Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale The Elder's Scrolls Universum. Ostatnio przyjrzeliśmy się historii pierwszego cesarstwa Nordów. Dziś zatem przyszedł czas, aby przyjrzeć się historii innego imperium, również założonego przez ludzi, dla którego cesarstwo Nordów na północy było niejako inspiracją. Udamy się bowiem do Syrodil, by przyjrzeć się, jak powstało i jak upadło cesarstwo alesjańskie. Serdecznie zapraszam. Alesjańskie Cesarstwo Syrodil, czasem nazywane również Pierwszym Cesarstwem Syrodil lub po prostu Pierwszym Cesarstwem, zostało założone przez świętą Alesję w roku 243 I ery, po alezjańskiej rebelii niewolników i obaleniu rządów Aileidów nad krainą. Było to pierwsze ludzkie cesarstwo założone w regionie Syrod, które później zostało nazwane prowincją Syrodil. Imperium upadło po dziesięcioletniej wojnie cnót, która rozpoczęła się w roku 2321 I ery, a zakończyła w 2303.

Powstanie Cesarstwa Alesjańskiego było bezpośrednim skutkiem buntu niewolników 242 roku I ery, które z kolei było skutkami wieków okrucieństwa i maltretowania przez Aileidów, czyli elfów zamieszkujących Syrodil, którzy byli wyznawcami Dedr. Po tym jak rebelianci obalili hegemonię Aileidów i zajęli wieżę z białego złota w 243 roku I ery, królowa niewolników Alesja ogłosiła się pierwszą cesarzową Syrodil, zawierając przymierze między ludźmi a smoczym bogiem czasu Akatoszem. Przymierze to stanowiło, że dopóki Stonkowie alesi będą zasiadać na tronie Syrodil, a smocze ognie będą płonąć, Tamriel bezpieczne będzie od inwazji Dedr. Regiony Nibenei i Kolowi zawarły wówczas luźny sojusz, nakreślając tym samym granice Cesarstwa Alessi. Jako najwyższa kapłanka Akatosza, Alesia była zwierzchnikiem religijnym w Syrodil i zmuszona była zdecydować, jaką wiarę przyjmie cesarstwo. Aby zadowolić zarówno Nordów ze Skyrim, jak i wyzwolonych niewolników, którzy wciąż wyznawali elficką wiarę, Alesia połączyła część norskiego panteonu i elfickiego panteonu w jedną religię, znaną jako Kult Ośmiu Bóstw, z Akatoszem jako głównym bogiem. Mówi się, że na tak wczesnym etapie tej religii, Cezar, czyli syrodilski lorkan, został odsunięty od bycia ducha który kierował każdym ludzkim przedsięwzięciem. Na terenach cesarstwa Alesji wszyscy arystokraci mogli zachować swoje tytuły, jeśli tylko podporządkowali się prawom cesarstwa i przyjęli religię ośmiu bóst. Niewolnictwo zostało całkowicie zakazane, a wielu Ayleidów zostało wypędzonych. W 266 roku pierwszej ery, na łożu śmierci Alesii ukazał się dawno zmarły bohater buntu niewolników Helinal Białoręki, a także Cezar lub Akatosz lub obaj, którzy podarowali jej amulet królów i umieścili jej duszę w czerwonym diamencie, gdzie w przyszłości znajdą się także dusze jej przyszłych potomków. O amulecie królów zrobiliśmy już film, serdecznie zapraszamy. W każdym razie następcą Alesii został rzekomy syn Minotaura, Belharza, człowiek-byk, którego ojcem miał być półbóg, kochanek Alesii Minot Minotaur Morihaus. Podobno podczas rządów Belharzy, cesarstwo nękane było przez elfickie diabły. Podobno też w tym czasie częściej zaczęły pojawiać się minotaury. Wraz z rosnącym niezadowoleniem aleickiej szlachty wśród ludzkiej populacji cesarstwa zaczął rozprzestrzeniać się wielki ruch religijny i kulturowy znany jako Reforma Alesjańska. W tym czasie w dżunglach u wybrzeży Kolowi za sprawą proroka rasy Imga Maruka powstał odłam religijny znany jako Zakon Alesjański. Maruk miał podobno rozmawiać z duchem świętej Alesji na tematy takie jak słuszność elfiej władzy, a także nastrojów społecznych, które zdawały się wskazywać na istnienie tylko jednego prawdziwego boga. Maruk zapisał słowa Alesji Własną krwią, tworząc coś, co nazwano później 77 nieugiętymi doktrynami. Części z Was pewnie zapaliła się czerwona lampka. Otóż, w jaki sposób kolowia, która jest górzystym i leśnym regionem Syrodil, może być dżunglą. Dokładnie opowiemy o tym przy omawianiu postaci Tibera Septima, a także zjawiska określanego nazwą Kim. Ale w dużym skrócie można powiedzieć, że Tiber Septim zamienił Syrodil, które do jego czasów było dżunglą, w. Cyrodeil, które znamy dzisiaj i nie uczynił tego tylko jakby od swojego czasu w przyszłość, ale uczynił to także od swojego czasu w przeszłość. Dlatego też Syrodil, które widzimy w The Elder Scrolls Online przypomina to, które znamy chociażby z The Elder Scrolls 4 Oblivion. Na razie jednak nie zaprzątajmy sobie głowy tym tematem i wracajmy do reformy alesjańskiej. Niepokoje społeczne doprowadziły w końcu do tego, że na początku IV stulecia I ery wiele miast Aileidów na terenie Syrodil zostało splądrowanych przez ludzi, co z kolei wywołało ogromną panikę wśród elfów. Dzięki tablicy zwanej Kamieniem Belharzy wiemy, że cesarz Minotaur musiał stawić czoła Aileidzkim fanatykom, którzy tworzyli oddziały polujące na Minotaury. Mimo antyaldmerskich nastrojów w Syrodil, dynastia Camoran z Puszczywalen podpisała z cesarstwem alesjańskim umowy handlowe w 340 roku, i ery. Nienawiść do elfów nasiliła się jeszcze bardziej w 358 roku pierwszej ery, gdy zaczęły pojawiać się informacje, że cesarstwo Nordów traci coraz więcej terenów w Wielkiej Bretonii na rzecz hegemonii Direni. Wówczas alesjański cesarz Amiel wysłał Nordom wojska, by wspomóc ich w walce. W 361 roku pierwszej ery zakon alesjański dokonał udanego zamachu stanu, przejmując tym samym kontrolę nad cesarstwem i ustanawiając 77 doktryn jako własną teokratyczną konstytucję. Cesarstwa w przekonaniu, że sprawy religijne i polityczne są jednym i tym samym. Doktryny były niezwykle surowe w stosunku do populacji elfów, całkowicie zakazując im posiadania jakichkolwiek tytułów szlacheckich. W kilku miastach Aileidów zaczęły wybuchać pogromy, które przekonały wielu Aileidów do opuszczenia Syrodil i udania się do innych krain, podczas gdy inni zdecydowali się na wyjazd po otrzymaniu ultimatum od cesarza. Większość pozostałych Aileidów została wchłonięta przez populację elfów w innych krainach, do których zawetła. Wędrowali. Na zachodzie kolowianie mieli na tyle bezpieczną pozycję, zarówno społeczną, jak i geograficzną, że byli w stanie oprzeć się rosnącym wpływom reformy alesjańskiej. Izolując się od nowej hegemonii, kolowianie stworzyli własną autonomiczną Unię, zwaną później posiadłościami kolowiańskimi. W celu poszerzenia swoich wpływów w całym Tamriel, alesjanie włączyli bogów innych panteonów do swojego kanonu. Zamiast jednak uznać ich za bóstwa, przywłaszczyli je sobie jako większe duchy lub świętych. Dzięki temu zabiegowi zakon alesjański szybko stał się wiodącym autorytetem religijnym w całym Tamriel. Doktryny zostały szybko zaakceptowane przez najwyższego króla Nordów, Burgasa, który prawdopodobnie wprowadził je w życie na obszarze całego cesarstwa Nordów. Gdy alesjanie przejęli pełną kontrolę, znacząco pogorszyły się relacje między cesarstwem a dynastią Camoran z Puszczy Walen, co doprowadziło do anulowania traktatu handlowego zawartego zaledwie kilka lat wcześniej, ale o tym wspominaliśmy już w poprzednim filmie. Mniej więcej u schyłku panowania Olafa lub na początku panowania jego następcy, Kiorika Białego, królestwo Skyrim znalazło się pod zwierzchnictwem cesarstwa lesjańskiego. W V wieku I ery cesarstwo alesjańskie stało się tak wpływowe, że pomimo niechęci zakonu alesjańskiego do elfów na koronację cesarza Gorejusa w 461 roku I ery przybyli przywódcy Anequiny, hegemonii Direni i Rezdain, czyli w dużym uproszczeniu Elsweir, Wysokiej Skały i Morowind. Większość posiadłości Kolowian była jednak nadal niezależna od rządów cesarstwa. W 472 roku I ery dwa skłócone królestwa Kwacz i Skingrad zawarły potężny sojusz po tym jak Rysław Larich ze Skingradu ożenił się z Belen, Skwacz. Jednak w roku 478 I ery wielka plaga ogarnęła zachodnią część Kolowi, zabijając większość królewskiej rodziny z Kingradu. Dorald Larich, bardzo pobożny alesjański kapłan z cesarskiego miasta, był bezpośrednim spadkobiercą królestwa z Kingradu. A będąc przekonanym, że przeciwstawianie się cesarzowi jest przeciwstawianiem się Bogu, jego pierwszym edyktem była cesja z Kingradu na rzecz cesarstwa alesjańskiego. Rozsierdzony tym działaniem, Rysław Larich pospieszył do Kingradu z niewielką grupą wojowników i bez sprzeciwu strażników zamordował swojego starszego brata i uzurpował sobie prawo do Królestwa Skingradu. W tym samym czasie najwyższy król Kjoryk Biały ze Skyrim próbował odłączyć się od Cesarstwa Alesjańskiego, ale został zabity przez wojska cesarza Gorejusa w bitwie pod Sangard. Podczas gdy Pakt Wodzów próbował wybrać nowego przywódcę, Cesarstwo Alesjańskie rozpoczęło inwazję na południowe terytoria Skyrim. Do cesarza szybko dotarły wieści, że Rysław przejął kontrolę nad Skingradem. W odpowiedzi Gorejus pomaszerował na zachód do Sch prowadząc niezwykle liczną armię z zamiarem zastraszenia Rysława i z zademonstrowania królom Kolowian Prawdziwej potęgi cesarstwa. Jednak zamiast poddać się cesarstwu, Rysław przypuścił atak z zaskoczenia na armię Alesjan, po czym szybko wycofał się na Wyżynę Kolowiańską. Gorejus, który wpadł w łapkę Rysława, przeprowadził swoją armię przez Wyżyny, a jego ludzie byli nękani i wykańczani przez oddziały Królestwa Kingradu. Gdy stało się jasne, że armia Alesjan jest wyczerpana, zdemoralizowana i ponosi ciężkie straty, Gorejus wpadł w zasadzkę wojsk Kwacz. Nie mogąc kontynuować walki, Alesjanie wycofali się, najpierw do cesarskich rezerw, a potem do Nibenej. Sukces Rysława jego rebeli przekonał resztę kolowiańskich posiadłości do przyłączenia się do kwa gradu w ich oporze przeciwko cesarstwu alesjańskiemu. Zainspirowało to również przywódców klanu Direni do rozpoczęcia delegalizacji rosnącej w siłę reformy alesjańskiej na obszarach, które kontrolowali. W 479 roku pierwszej ery hegemonia Direni zaczęła biczować Bretonów, którzy zostali przyłapani na wyznawaniu wiary Alesja. Na co Alesjanie szybko odpowiedzieli inwazją na region Kraglorn. Wojna totalna pomiędzy Imperium alesjańskim a hegemonią Direni wybuchła w 480 roku pierwszej ery. A podczas wojny to właśnie Direni odnieśli wiele strategicznych zwycięstw na terytoriach należących do Alesjan. Pomiędzy synem Kiorika Białego, hogiem zabójcą elfów ze Skyrim, a hegemonią Direni zawiązał się delikatny sojusz, wynikający z ich wzajemnej nienawiści do Alesjan. Alesjańska armia w końcu przełamała obronę Direni, wdzierając się głęboko do regionu Glenambry. W 482 roku pierwszej ery, Direni i ich Aileidscy sojusznicy uknęli plan, by zwabić nacierającą armię alesjańską na Moczary Glenambry i tam zastawić na nich zasadzkę. Mimo, że Alesjanie naprawdę spodziewali się kontrowersywy, ich armia została rozgromiona w krwawej bitwie na wrzosowiskach Glenambry. Choć Direnni nadal byli w stanie wyprzeć reszki armii Alesjan z wysokiej skały, bitwa tak osłabiła siłę militarną klanu Direnni, że nie byli już w stanie kontrolować rosnącej potęgi bretonów, co spowodowało całkowity upadek ich hegemonii w roku 501 ery. Po śmierci hołga zabójcy Elfów w bitwie legendarny. Izmir Wolfhard został wyniesiony na Tron Skyrim, a jego pierwsze dekrety dotyczyły przywrócenia tradycyjnego norskiego panteonu. Wolfard zdelegalizował reformę alesjańską w Skyrim, paląc wszystkich jej kapłanów na Stosie i zrównując z ziemią ich kompleksy klasztorne, ostatecznie usuwając cień, jaki król Borgas rzucił na Skyrim. Klęska pod wrzosowiskami Glenambry będzie pamiętana przez tysiąclecia jako jedna z największych porażek zakonu alesjańskiego. Cesarstwo alesjańskie będąc mocno osłabionym, nie było już teraz w stanie wywrzeć tak mocnego wpływu. Na otaczającego narody i nigdy już nie odzyskało pełni swoich sił. Po kryzysie cesarstwo zaczęło odzyskiwać swoje siły dopiero za rządów cesarzowej Hestry. Mówi się, że Hestra złagodziła długotrwałe napięcia między cesarstwem alesjańskim a kolowiańskimi posiadłościami, być może nawet włączając kolowie do cesarstwa. W 1029 roku I ery Hestra poprowadziła kampanię przeciwko strasznemu wampirowi królowi Styrich z Werkartu, obalając go i wpychając jego armię na zachód. Gdy odwrót Styricha został zatrzymany przez obrońców Bankoraj, armia Hestry wyeliminowała to, co pozostało z jego szarego zastępu i w pokojowy sposób włączyła wysoką skałę do swojego cesarstwa. W około roku 1031 ery legiony cesarzowej Hestry najechały 10 królestw pogranicza z zamiarem przyłączenia ich do swojego cesarstwa. Na początku inwazji poczyniło ogromne postępy, szybko podbijając całe pogranicze. Po dwóch latach jednak powstanie Czerwonego Orła było w stanie całkowicie wyprzeć siły cesarstwa z pogranicza. Hestra odpowiedziała na to pełną inwazją na pogranicze, szybko podbijając terytorium i zabijając Czerwonego Orła. Hestrze przepisuje się również rozpoczęcie w 1033 roku pierwszej Ery brutalnej wojny z piratami. Przede wszystkim tymi, którzy używali czarnych mokradeł jako swojego punktu wypadowego do najazdów na południowe Tamriel. Flota Hestry zdołała schwytać niesławnego pirata króla, czerwonego brammana, który dostarczył pierwszych wiarygodnych informacji o wewnętrznych terytoriach tajemniczych czarnych mokradeł, do których dotychczas nikt się nie zapuszczał. Wiadomo również, że Hestra znacznie rozwinęła system dróg w cesarstwie alesjańskim i prawdopodobnie stworzyła kamienie runiczne, które dziś nazywamy kamieniami runicznymi Hestry. Mniej więcej w tym samym czasie alesjanie rozpoczęli krótkotrwałe inwazje na północne terytoria Puszczy Walen i prawdopodobnie 16 wówczas państw Khażitów w Elsweyr. Niestety dobra passa cesarstwa, która zaczęła się podczas rządów Hestry, nie trwała długo. W roku 1188 I ery człowiek imieniem Fervidius Tarn został najprawdopodobniej mianowany arcyprałatem zakonu alesjańskiego. Była to ranga, która w tamtych czasach rywalizowała nawet z władzą cesarza. W czasie jego pontyfikatu w szeregach kapłaństwa alesjańskiego zaczęła tworzyć się groźna schizma ideologiczna, która ukradkiem zaczęła niszczyć doktryny będące podstawą zakonu. Sekta ta zaczęła określać się jako selektyw marukański. Selektyw marokański był jeszcze bardziej fanatyczny w swoich dogmatach niż zakon alesjański, a ich najgorętszym przekonaniem było to, że humanoidalny Akatosz, najwyższy duch Alesii, nie mógł być tym samym bogiem co elficki Auriel. Kiedy stało się jasne, że selektyw nie mógł udowodnić swojej tezy za pomocą konwencjonalnych środków, postanowił zmusić świat do jej zaakceptowania. Choć arcyprawa Tarn próbował powstrzymać plany selektywu, niektóre pierwotne źródła zdają się sugerować, że działania te mogły być podejmowane wyłącznie po to, by ukryć fakt, że był on potajemny nie Przywódcą selektywu. W roku 1201 ery, najwyraźniej nie mając innego wyboru, selektyw marokański celowo zainicjował wyłom smoka, znany później jako Middle Dawn. I teraz zaczyna się robić nieco dziwnie, jak to zawsze, kiedy następuje wyłą smoka w tym uniwersum. Otóż, w bardzo dużym uproszczeniu, selektyw marokański próbował wykorzystać evenement, który może pojawić się podczas wyłomu smoka, który zwany jest hurling disk, czy też miotający dysk. Wówczas Urbis znajduje się w takim stanie, w którym pewne jego elementy można dowolnie modyfikować. Wyłom Smoka trwał, i tu cytuję, przez 1008 bezczasowych lat, by zakończyć się ostatecznie w 2208 roku pierwszej ery. Przez cały okres wyłomu smoka miały miejsce różnego rodzaju dziwne wydarzenia. Podczas gdy większość ludzi nie była w stanie przypomnieć sobie związanych z tym wydarzeń, dusze cesarzy, które były oczywiście przetrzymywane w czerwonym diamencie amuletu królów, ujawniły różne relacje z tego. Co się wtedy właściwie działo? Cesarz Shorel twierdził, że cały Syrodil zmieniło się w jajo, podczas gdy cesarzowa Hestra twierdziła, że imperium malesiańskie rozprzestrzeniło się po gwiazdach. Większość innych relacji z czerwonego diamentu jest podobno wypowiadana w niezrozumiałym języku, w którym nie mówi się na opak, tylko bokiem i to też jest e, oczywiście cytat. W oryginale Sideways. Nie wiadomo, czy selektyw marokański odniósł sukces i osiągnął swój cel. Wiadomo natomiast, że wyłą smoka, który spowodowali, skruszył w znacznym stopniu jakiekolwiek zaufanie, które ludzie mieli do cesarstwa lesieńskiego. W 2200 roku pierwszej ery trasjańska plaga spustoszyła Tamriel, zabijając ostatecznie około połowy populacji kontynentu. W 2260 roku ówczesny cesarz alesjański zebrał największą w historii Tamriel koalicję flot, znaną jako Flota Wszystkich Sztandarów, w celu zaatakowania źródła plagi, ojczyzny Slowdów archipelagu Tras. Flotą dowodził baron admirał Bendu Olo, król Anvil, któremu przypisuje się również dołączenie flot Hammerfell do Wielkiej Armady. Wraz z sukcesem Bendu Olo nad Slaudami, chwała kolowiańskiego zachodu szybko rozprzestrzeniła się po całym Tamriel, przyćmiewając chwałę tradycyjnie bogatszego i bardziej związanego z cesarstwem regionu Nibenej, przyczyniając się do powstania napięć społecznych. W 2305 roku pierwszej ery ekscesy zakonu alesjańskiego doprowadziły do odłączenia się królestwa wysokiej skały od cesarstwa. Alesjanie próbowali odzyskać kontrolę nad regionem poprzez podbój i udało im się szybko przejść przez Hammerfell, jednak ich siły poniosły klęskę i zostały rozgromione pod Bankuraj. Choć reforma lesjańska była początkowo siłą napędową cesarstwa, w XXIV wieku I ery stała się dla cesarstwa zauważalnym problemem. Losy cesarstwa alesjańskiego zostały już tak naprawdę przypieczętowane, gdy ich wpływy rozprzestrzeniły się na niemal każdą tamrielską religię. Z tego powodu kapłaństwo lesjańskie było zbyt rozproszone i szybko zaczęły się walki pomiędzy różnymi odłamami zakonu. Gdy w roku 2321 I ery kwitnący kolowiański zachód odłączył się znowu od cesarstwa, było już za późno na jakąkolwiek reakcję. Tak ziemi i pieniędzy szybko doprowadził do wybuchu wojny cnud która dotarła aż do zatoki Iliak. W ciągu 10 lat konflikt szybko przerodził się w wojnę religijną pomiędzy niezliczonymi sektami podzielonego zakonu alesjańskiego, co doprowadziło do spustoszenia i zniszczenia większości lesjańskich kompleksów klasztornych i ich świętych tekstów. Wojna spowodowała całkowity rozpad cesarstwa lesjańskiego w 2331 roku pierwszej ery, wprowadzając region Nibenej w nową erę merkantylizmu i magokracji, czyli rządów magów. Ponieważ ministerstwa Nibenej były zbyt obce dla kultury kolowian, ziemie pozostała. Zostały podzielone przez następne 400 lat aż do powstania cesarstwa Remana. Jeżeli chodzi o władców Cesarstwa Alejańskiego, no to oczywiście wspominałem już o Alesi, Belharzie, Człowieku Byku, Amielu, który na pewno rządził jeszcze w 358 roku pierwszej ery, Goryusie i cesarzowej Hestrze. Kolejnym znanym z imienia cesarzem, który panował najprawdopodobniej po Hestrze, był Shorl. Z tekstów znamy także nieznanego z imienia cesarza, aktywnego w 2241 roku pierwszej ery, który założył właśnie flotę wszystkich sztandarów, a także panującego aż do 2000. 1331 roku, ostatniego cesarza Alecieńskiego. Wiemy również o panowaniu cesarzowej Hedry, która znana jest z tego, że najprawdopodobniej poprawiła relacje z kolowiańskim zachodem. W którym miejscu na linii czasowej powinniśmy ją jednak umieścić, tego nie wiemy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Cesarstwa Lesjańskiego. Zdecydowanie jest ona nieco bardziej rozbudowana niż historia Cesarstwa Nordów i pojawiają się w niej już dziwne zjawiska, takie jak wyłomy smoka. Jednak myślę, że jest to dla mnie dobry trening przed tym, co będziemy wam przekazywać w przyszłości przy okazji omawiania takich postaci jak Underking, Tiber Septim itd., na ten moment z mojej strony to wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Jak zwykle wszystkie przydatne linki zostawiamy w opisie. Zajrzyjcie na naszą stronę na Facebooku oraz do podcastów Spotify. Oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania do naszego nowego formatu, który właśnie szykujemy, a także chcecie może zaproponować jakiś temat, który was interesuje, no to oczywiście zostawcie komentarz. Ja się z Wami żegnam, niech dziewiątka ma Was w opiece, trzymajcie się, cześć.